Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić dom bez instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. W domu energooszczędnym, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, możemy w oszczędny sposób korzystać z wody, ogrzewać ją oraz bezpiecznie odprowadzać ścieki, nie rezygnując z komfortu. W gospodarstwach domowych wodę zużywamy do gotowania, mycia, sprzątania, prania, zmywania naczyń, spłukiwania toalety. Nie trudno doprowadzić do marnowania wody. Żeby tego uniknąć, warto zmieniać swoje nawyki, a także korzystać z rozwiązań wodooszczędnych. Aby ograniczyć zużycie wody, możemy zamontować perlator. Jest to rodzaj nakładki na koniec kranu, która napowietrza wodę. Dzięki temu strumień wydaje się większy, a rzeczywisty przepływ wody zmniejsza się nawet o połowę. Możemy też wybrać specjalną baterię, która pomoże nam oszczędzać wodę bateria jednouchwytowa. Pozwala skrócić czas potrzebny do wyregulowania temperatury i wielkości strumienia wody. Bateria z ekoprzyciskiem wstępnie ogranicza wypływ wody o około 50%. Kiedy chcemy na przykład szybko napełnić naczynie wodą, wciśnięcie przycisku zwiększa jej strumień. Bateria termostatyczna ułatwia utrzymanie stałej temperatury strumienia mimo wahań temperatury wody ciepłej w instalacji. Dzięki temu nie tracimy czasu na ustawienie odpowiedniej temperatury wody. Bateria bezdotykowa umożliwia wypływ wody przez określony czas, ale tylko wtedy, gdy czujnik wylewki wychwyci ruch w określonym obszarze. W gospodarstwach domowych coraz częściej wykorzystuje się wodę opadową, czyli tzw. deszczówkę. Mimo, że nie nadaje się ona do picia ani do higieny osobistej, można ją stosować do celów gospodarczych: prania, spłukiwania toalet. Podlewania zieleni, mycia dróg i chodników. Ciekawym rozwiązaniem dla domów energooszczędnych i pasywnych jest instalacja dualna. Umożliwia ona spłukiwanie toalet tzw. wodą szarą, uzyskaną w wyniku podczyszczenia ścieków z umywalek, brodzików, wanien i pralek. Instalacja taka wymaga jednak dwóch odrębnych przewodów kanalizacyjnych do zbierania ścieków, a także dwóch instalacji rozprowadzających wodę. Opłacalną inwestycją jest także zastosowanie przydomowej mikroelektrowni wiatrowej. Wytwarzana w niej energia elektryczna zasila grzałki w zbiorniku wody. Magazynowane tam ciepło wykorzystywane jest następnie do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do ogrzewania wody zaleca się stosowanie zintegrowanych systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. System pierwszy obejmuje pojemnościowy podgrzewacz, w którym woda jest ogrzewana przede wszystkim przez kolektory słoneczne. Rezerwowe źródło ciepła, np. Na, na wypadek zwiększonego zapotrzebowania na ciepłą wodę, stanowi grzałka elektryczna. Drugi system to pompa ciepła, pobierająca ciepło z gruntu oraz z zużytego powietrza pochodzącego z wentylacji. Pompa ciepła ogrzewa wodę w zbiorniku, który równocześnie może być podłączony do kolektorów słonecznych. Warto pamiętać o tym, że w polskich warunkach klimatycznych odnawialne źródła energii mogą stanowić jedynie fragment systemu ogrzewania wody. Konieczne jest zapewnienie możliwości dogrzania wody w sposób niezależny od warunków pogodowych, czyli np. z wykorzystaniem energii elektrycznej z sieci. W domach energooszczędnych i pasywnych bez dostępu do kanalizacji zaleca się budowę własnej przydomowej oczyszczalni ścieków. Ścieki z instalacji kanalizacyjnej gromadzone są w osadniku gnilnym, gdzie odbywa się flotacja zanieczyszczeń, sedymentacja zawiesiny i przekształcanie związków organicznych w osady mineralne. Podczyszczone ścieki trafiają do drenażu rozsączającego, gdzie wchodzą w kontakt z powietrzem i są wprowadzane do gruntu. Gazy fermentacyjne z osadnika są odprowadzane przez komin odpowietrzający kanalizacji. Od kilku lat ceny wody w Polsce stale rosną. Warto pamiętać o tym, że nadmierne zużycie wody wiąże się także z większymi kosztami podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oszczędzając wodę, oszczędzamy energię, a co za tym idzie, pieniądze.